kościele żołdak podszedł do rodzącej kobiety, wyrwał płód jakby z jej łona i rozdeptał na stopniach ołtarza. Była przy tym położna pani Kierepka. Do niego skoczyła z pięściami, więc ją zastrzelił i zastrzelił tą rodzącą kobietę. Więc to był taki moment. Kazał ten rozdeptany płód dziewczynce, która była w pobliżu, wynieść na zewnątrz. Ja mam na piśmie wspomnienia, które zapisała córka tej dziewczynki, jako już dorosła. Napisała, że jej mama, ta dziewczynka, przez prawie 10 lat nie chodziła do kościoła, bo ten fakt, co jej przypominała, i wtedy ogromnie płakała i dlatego właśnie dopiero po 10 latach dopiero jakoś tak to minęło i przeżywała okropnie. Inny przypadek takiego okrucieństwa to był komendant komórki Armii Krajowej w Hucie Pieniackiej, inżynier Wojciechowski. Więc jego wyprowadzili z kościoła, oblali benzyną i podpalili. Oglądał to taki pan Kierepka, który się uratował, będąc na wieży kościelnej. Tam się uratowały 14 osób, które tam przebywały. Tam też był taki przypadek, że była matka z dzieckiem. To dziecko zaczęło płakać. No, nie mogła uciszyć i zebrani powiedzieli, żeby udusić dziecko, bo zdradzi ich, że są tam. No, ale nie było takiego mocnego, żeby tego czynu dokonał i uratowali się wszyscy. Dziecko przestało w pewnym momencie płakać. Mój dziadek, idąc na śmierć właściwie, objął swoje dzieci, te, które tam były przy nim, i powiedział: dzieci kochane, kto przeżyje, zmówcie Ojcze Nasz. I ta modlitwa mówiąca o wybaczeniu raczej u nas nie spowodowała takiej nienawiści. Dowodem jest tego, że przyjeżdżamy. Jak tylko możemy, to przyjeżdżamy tutaj. Jeśli przyjeżdżamy, to w dobrej wierze, żeby pokazać, do czego doprowadza tragedia, taka jak tu się stała. Są siły, którym ta Huta Pieniacka jest solą w oku, bo wymordowanie niewinnej wioski i tyle osób w ciągu... Dla mnie to jest symbol okrucieństwa niesamowitego, bo w ciągu 8 godzin wymordować w taki sposób 1200, około 1200 osób. Na płytach tego pomnika jest tylko 580 nazwisk. Ale jakże tragicznym jest to, że co piąta ofiara to jest dziecko. Thank you.
jak przyszła do nas ta nieszczęście, że mordowali Polaków. Byłam tam na tej łące, zapędzili mnie też razem z ludźmi. Oni nas obklamali, poubierali się w te szyneli sowieckie, poczepiali na głowę gwiazdy czerwone i mówili, że będą w zborze, oni jest z Rosji. Oni ruski. I te ludzie szli biedni na zbory. Będzie tam meeting, zbory. Gdzie kto szedł sam, powiedzieli, oni szli, te ludzie biedni. A kto zrazu coś sobie zobaczył, że coś nie to, to się schował, to żyli. A też na lądce zapędzili i chodzili dom od domu, te ich banderowcy. I wypędzali z domów, idźcie na zbory. Tam będzie meeting, tam będą zbory. I te ludzie tak szli. Napędzili dużo tych ludzi. Ja jeszcze byłam mała, ta nie mała, no już to miała już 15 lat. I z dwoma koleżankami uciekaliśmy, mieliśmy schron gdzieś schować. Bo ludzie już się spodziewali i kopali sobie jakieś schrony, bo tam gdzieś się paliło, pobiło, tam jest, i pobili wszystkich ludzi, tam jakieś wiosce. Także my już znali, że to coś może być. Pani Bronia mówiła, a to oni jechali z kościoła, już w kościele pobili, tu pod kamieniem i jechali do palików. Strzelali z tych puszek, jak nazywają się. Ludzie się nie mogli zorientować, myśleli, może i wojna jaka, kto to wie. I tak na tej lądce dużo nas zbierali, a my dzieci zobaczyli, że strzelają. My uciekaliśmy do piwnicy tam do jednych. Mamy mojej nie było, była w domu, tato też schowała się w domu, tam gdzieś na górze w jakąś solomę, a ja poszłam tam do tej piwnicy z tymi dziećmi. Tam się modlili, taka babcia była, żyła w tym domu i nas dużo było tam. Modliliśmy się, prosili Boga i śpiewali nawet pieśni. Zaczęli strzelać, to my tam siedzieli. Jak przestrzelali, my już się tak uspokoili. Wyszła ta dziewczyna z tego domu i zobaczyć, co się robi na dworze, bo my w piwnicy. A on już tam gdzieś stał z tym karabinem, ten banderowiec. I do nas, wychodzicie, bo strzelati budu, wychodzicie. No i my powychodzili z tej piwnicy i nas pędzili na tą łąki wszystkie. I łące obstawili maszynowami, karabinami na dookoła, tut rzeka do rzeki. Nas przypędzili. Dużo nas było. Nauczycielka jedna mówi, ona po niemiecku znała moje. Gdzieś jakimś Niemcem był, jakiś Niemiec tam między nimi. Mówiła to, on mówi, że pobiją was wszystkich. Ona mówi, wszystkich nas pobiją. Tak my na tej łące byli. Na pewno były już organizowane tych trzy kobiety. Jedna jeszcze była dziewczyna, a dwie już kobiety z Palikrów. Że pokazywać, kto Polak, kto Ukrainiec. Zaczęli pokazywać. No ja z tymi dziewczętami, z twoimi koleżankami szła do nich, już do mnie to doszło, że do nich idziemy, oni nas albo na tą stronę, albo na tą sprowadzą, bo taki był przekaz u nich. I ja przyszła, a ta wzięła nas, oderwała mnie, ja trzymała się za rękę z drugą koleżanką, mówi, ta Ukrainka, a na mnie ta Polka. Odpędzili mnie na bok. Podjechał ten bandierowiec w tej takiej czapce z owce wielkiej, tu miał tryzup na tym głowie, już znałam, że on na koniu podjechał, jak raz on podjechał. I z kimś zaczął mówić, a ja nawet nie myślałam, że to zrobić. To Pan Bóg mnie zagadał. Poza niego i między tych Ukraińców. I uciekłam tam do tych Ukraińców. No i już dobrze, że tymi dziewczętami tam stała. Jak zaczęli bić, te dziewczęta mówią, do mnie tak strzelają, a jak Ukraińka tak za tymi ludźmi. Bo ja się nie mogła patrzeć na to, że takich biją. A siostry mnie zabili. Miałam jedną, jedyną siostrę. Wyszła, była zamąż, żyła 4 miesiące z mężem. I pobili ich obok, bo oni uciekali w nocy, siedzieli w piwnicy, a jak banderowcy odchodzili z Palikru, to mówili,
My jeszcze przyjedziemy zjutro do was, krzyczeli tak, jechali końmi i krzyczeli. Te ludzie, co słyszeli i zaczęli wieczór uciekać te młody. I ono uciekło z mężem swoim. Tu do Pańkowa jest, tu taki, jest wioska, taki las, tu oni uciekli. Tu jego była siostra żyła, uciekli do tej siostry. Ale jak oni uciekli, on zachorował, ten mąż jej, bo siedział, a był niezdrowy w tej piwnicy cały dzień. I biegła do tej siostry, jedna jej koleżanka stąd, z tej wioski, też Polka, męża jej zabił tam w kaplicy, w kościele. Pamiętam, był pogrzeb, to ja nawet była tam. A ona z dzieckiem uciekała. I oni gnali za tą siostrą i przylecieli do tego domu, gdzie to moja siostra była i wszystkich pobili. I męża mojej siostry i jej zabili, i tą kobietę zabili, i dwoje dzieci zabili. Wszystkich pobili. O takie to było nasze życie. Wszystko znali, bo mówili tam po tych wsiach z boku. Coś słyszeli, oni ich zbierali, stamtąd też chłopów pozbierali na te polikrowy. O, a te polikrowy, to jest polskie polikrowy. Tam trzeba ich wszystkich wybić i zaorać te polikrowy. Nie lubili już Polaków. A do tego nie było takiego. Nikt się nie kłócił, nikt za to nigdy nie... Nie mówię, ty Polak, ja ciebie nie lubię. Chodzili po świętach, te do tych, takiej różnicy nie było, a coś się stało, o takie się narobiło. I tak wymordowali tyle ludzi, niewinnych, dzieci maleńkie. Jeden człowiek tam miał jedną jedyną córkę. Ona była ode mnie gdzieś jeden rok starsza. I trzymał ją, i sam z kolonii był, i żona była na tej lądce. Trzymał tą dziewczynę i pokazała na nią, ta, że pokazuje, bo jej brat chciał się żenić z nią, a oni nie chcieli. Przyszli i wydarli jemu tak od niego tą dziewczynę i zabili i już. I zabili dziecko. To ta matka płakała i on płakał. Już po tym wszystkim zabiciu już nie było słyszeć tego zabicia długo. Ale te banderowcy jeszcze byli, pochowali się po dziurach, byli. I przyszli po południu jakoś tak, dzień, przyszli. Z drugiej strony, z ogrodu, ja już mówiłam do swego męża, ja bym nie znała, że tyle tu żyje, którędy można zejść z ogrodu do nich na podwórko. A jak oni zaszli? Kto to pokazał? Pewnie, że pokazał. I przyszli, pobili ich dwóch, tego ojca i tej dziewczynki i tą matkę. Czego płaczesz? Zabili tobie córkę, dziecko jeszcze nie płacz. O takie się robiło. To była niedziela, 6 sierpnia, rano godzina 6, gdzieś po 6 i tak było. Dziadek wyszedł pierwszy na pole z rana, bo to 6 godzina, wyszedł na pole i mówi do babci i do mojej mamy, mówi, jo, jakaś partyzantka górą leci tutaj tą kiczerą. No, leci tak po tych krzakach, po tych tym, co, mówi, a mama mówi do dziadka, a mówi, to pewnie ta ruska partyzantka, bo to miała być akurat coś tam, no jak w polityce tam coś słyszeli, tam różni. Długo nie trwało, parę minut, ta właśnie partyzantka, co to miała być, to była banda UPA. Wpadli na podwórku, od razu dziadka złapali pierwszego, nad brzeg,
bo tak mieszkaliśmy, bo ja już teraz nie mieszkam w domu rodzinnym, tylko na swoim, no to na, tak brzeg, no jak na gospodarce, pokrzywy, to wszystko, i w tył głowę strzelili, dziadek poleciał do brzega. Babcia narobiła krzyku strasznego, a tato mój pilnował, po prostu pilnowali się, tutaj była taka, taka zrobiona, no, tak, Polacy się tak z tego i w nocy po prostu taka, taką wartę mieli i pilnowali właśnie, żeby coś się ma dziać, bo to już były te mordy na, tam na Wołyniu, na tym, na wszędzie, już to do starszych dotarło. I dziadek wrócił rano już z nocki, co całą noc pilnowali tam z kolegami i położył się na strychu po prostu, żeby odpocząć trochę, przespać się. Jak dziadka zamordowali, babcia narobiła krzyku. I tato miał na imię Tomek, narobiła krzyk, Tomek wstań, chodź, mówi, bo ojca, dziadka zabili. No to tato zleciał ze strychu, zeszedł ze strychu, bo tam na sianie sobie spał. No to wyleciał na podwórko, to tego drap, złapali go i na ogród pod czereśnie taka stała, na ogród, rosła pod tą czereśnię. No i tam go zastrzelili. Też go zaszedł w tył głowy, dostał, ale no to tak się, to morderstwo. A znowu dziadka, brat, miał prawie już 90 lat, leżał chory w łóżku, taki już staruszek, prawie konający już był. No to przyszli, wyciągli go z tego łóżka, wyciągli go na gnój, na obornik, tak, bo tak przed domem był, bo to wszystko gospodarki były. No i mówi, widzisz, tam już leży twój brat i twój syn, mówi, i ty musisz zginąć razem z nimi, tylko bo takie słowa, to co wiem od mamy, co mama tak opowiadała, no i tego, no i tego dziadka zastrzelili na tym gnoju. Jak to o tym mówi, to nie zaraz, po prostu taki mam żal. Później już mama, babcia nieboszczyków już wnosili. U nas był po prostu sługa, służył na gospodarce, pomagał, bo taka dość duża gospodarka u nas była. No jak to na te tereny, to 12 hektarów pola było, no to było na czym robić. No to dziadek miał sługę takiego. No i pownosili tych już zmarłych do boiska, na taki drabny wóz, co się tam wtedy wozy, co się ścianą wziął zboże i tak poukładali. I to mi zostało w pamięci jako dziecku, jak tam właśnie dziadkowi tato leżał na tym wozie i myśmy chodzili patrzeć, no to mama tak, to pamiętam tylko, mama mówi, dzieci nie idźcie tam, nie patrzcie, to wam, żeby tego i tak, i to tak nie puszczała nas do tego, żebyśmy oglądali właśnie pomordowanych. Tyle pamiętam z tego wszystkiego. No później życie toczyło się dalej. To jaka była po prostu, też mama poznała tego, kto zamordował ojca. Był jego kolega, Ukrainiec, stąd z Waligrodu. Był Ukrainiec, no i skolegował z ojcem. Pewnie spotykali się tam gdzieś, ona jak, bo to był młody lata, 32 lata tato miał wtedy, to jeszcze tak wtedy tam na kartach się gdzieś spotkali, no jak to, ja w młodych latach, no to tego tam czasami wieczór gdzieś wyskoczył jeszcze, choć się narobił na gospodarce. No i tego, i mama go poznała, prosiła, klękała po nogach, go całowała, żeby zostawił, żeby nie mordował taty. A on powiedział, mówi, ciebie, że tak się wyrażę, stara, i twoje dzieci przyjdziemy wyrżnąć, bo na was kuli szkoda. No ale że się nie udało im to zrobić, bo właśnie gdzieś w południe czy w popołudniu to było, właśnie przyszła partyzantka wojskowa taka, to jakaś tu była na tym terenie. No i także stuczyli walkę tam z tymi Ukraińcami i ich wyparli i już nie zdążyli nas wymordować, Polaków, resztę. To, co zawymordowali tylko w kościele, no i tych, co połapali po domach, na polach, o tak krowy ktoś tam pas z Polaków na polu, to przyszli i po prostu go zasobili, no, z jednego strasznie na drucie kolczastym go tam powiesili, Polaka
drugiego złapali, takiego młodego chłopaka, 19 lat, skóry z niego zdzierali. Bo się pytał, nie wiedział, szedł z domu nie, i tego, i go Ukraińcy te złapali, banderowcy, gdzie ty idziesz? No to po polsku mówisz, że idzie do Baligrodu, a tak mieszkał na uboczu. A słyszał, że Jotek, tak, bo to później opowiadał, te co słyszeli jeszcze, co kobiety byli przy tym, już nie żyją. Mówi, a słyszałeś, mówił o tego banderowcach, że mordują? On mówi, tak, słyszał, co byś takim zrobił? Mój skóry bym zdarł. Mówi, czego oni nas Polaków mordują? Jak tego, to, i oni go mówią, to my jesteśmy banderowcami, złapali tego chłopaka. I tak go męczyli, skórę z niego zdzierali. I tak umierał. W kościele było, właśnie tak było. Była msza i w czasie mszy Ukraińcy wpadli do kościoła i chcieli po prostu w kościele wymordować wszystkich księdza przy ołtarzu. Ksiądz nazywał się Mniezin, nazwisko było jego. No i a powiedział właśnie, bo to Ukraińcy, bo to wszystko była wina, wszystko, bo moi Ukraińcy chcieli nas wymordować Polaków. I ksiądz o tym wiedział, a po prostu dobrze się zachodzili z naszym księdzem, tym co tu był na parafii. No i pop właśnie przyszedł do kościoła na tą mszę świętą, że, i wie, bo musiał wiedzieć, że taki coś nastanie, że będzie ten mord w kościele, że będą Polaków, że z kościoła jak będą wychodzić, będą zabijać. No i chcieli księdza zabić przy ołtarzu, ale pop go zasłonił sobą, ten ukraiński ksiądz. No i powiedział, jak zabijecie jego przy ołtarzu, to i zabijcie mnie. No i także zostawili proboszcza naszego. No a i tych, co ile tam mężczyzn było, kilku uciekło, zdążyło, uciekło przez mur, wyskoczyli, bo tam zaraz rzeka za kościołem. I tam, no, tak miało być, może Pan Bóg tak chciał, żeby się niektórzy uratowali, żeby później opowiedzieli o tym wszystkim, co było i jak było. To była niedziela, ludzie poszli do kościoła, gospodarkę każdy miał, w każdym domu była gospodarka dawniej. Także ludzie poszli do kościoła, jedni popędzili krowy, konie na pastwisko. A w tym czasie nadeszła banda UPA ze wszystkich stron, obkrążyli cały Baligrod i tak do środka schodzili i mordowali po prostu, strzelali. Także myśmy, sąsiadka przyleciała, też już nie żyje, do nas i mówi, panie Pelc, proszę mi panie Pelc, tylko mówi, Pelc, uciekajcie, bo banderowcy mordują, która mieszkała zaraz obok nas. Ona już nie żyje. I tata mnie wziął za rękę, mówi, chodź. I tak przez, na drugą stronę, tak przez taki korytarz. I przez ogród polecieliśmy tam. I tata mnie oddał tej córce tych właśnie gospodarzy, co tam mieszkali. Maślaków, nazwisko mieli, Maślak. I mówi, Zosiu, zaopiekuj się Cesiem, bo nie wiem, czy ja przeżyję. I wzięła mnie od razu do tego, do kuchni, później tak ukradkiem, tam przy parkanie z drugiego boku i do piwnicy. To tam nas było ponad 20 osób w tej murowanej takiej z kamienia piwnicy. Mój ojciec poszedł, chciał się schować gdzieś i poszedł za taką szopę, co drewno się składało. I schował się tam, przekrył się taką, też tak poprzez ścianie i przekrył się pokrzywą, bo taka duża pokrzywa rosła, przekrył się tą pokrzywą, że go nie widać było. I potem, po tym mordowaniu już, to ojciec tam słyszał, jakie tam płacze były, jak ludzie wołali ratunku, błagali dzieci, proszę nie strzelajcie nas, my tego, tam babcia, ciocia moja, mówiła, to mówi, zobacz, ile my mamy dzieci, tu mówi, 8 czy ileś tam dzieci mieli. Mówi, no, to nie było słów do nich, no nie było słów. Oni po to przyszli, żeby wymordować. I w jedną niedzielę przyszli wymordować mężczyzn, a na drugą niedzielę mieli przyjść wymordować kobiety i dzieci. Tylko, że się nie udało, wójt, taki był tutaj Krzyśniowski,
wezwał gdzieś tam, przedzwonił jakoś, wezwał, żeby wojsko dali tutaj do Waligrodu, bo mordują, że tego. No i później wojsko przyszło, także już nie było więcej tego mordowania. Lipca w 1944 roku pierwsze zabili nam księdza, Ukraińcy. Akurat szłam do kościoła z mamą na wieczór, tak na mszę. Już szłam do kościoła, bo się chodziło i przechodzimy koło plebania, gospodyni wychodzi z płaczem. Już nie pójdziecie do kościoła, już nie ma, już ksiądz jest zabity. Wyszło jakiś dwóch chłopów z lasu. I on, a ksiądz robił flakony z kwiatkami do kościoła, bo sam se robił. I ona do niego mówi, proszę księdza, jakieś dwóch osobników obcych idzie z lasu, niech się ksiądz chowa. A czego ja się mam chować? Przecież ja nie jestem nikomu nic niewinny. No i wtedy przyszli. Przyszli tam, jeszcze pytali ją, się dzieje. Ona mówi, że w pokoju tam kwiatki ubiera. I przyszli jeden, mówi do nich, że list przynieśli od księdza z Leszczawy. A ksiądz mówi, ja nie znam księdza w Leszczawie. I wyciągnął list z kieszeni, strzelił i zabił. I w tym samym dniu, borownicy zabili jednego, a w Tarnawce za Piątkową drugiego księdza zabili. W tym samym dniu Jan Mazur, drugi tak się nazywał ksiądz. No i potem już się zaczęło. Już się tak zaczęło. No wtedy ten pogrzeb, to wszystko. Wtedy chcieli całe Borównice wymordować, wszystkich Lachów już. Oni Lachy nazywali Borównice. 20 kwietnia w 1945 roku mój tato wyszedł na pole, bo jakieś tak, jakby gdzieś strzelanie miało być, jakby gdzieś coś, wyszedł na pole, tak nad ranem i przyleciał do domu, uciekajcie, bo się Borównica pali już. A to tak, my tak raczej w środku troszkę mieszkali, a tak od Żuchatyna te pierwsze domy już się paliły wtedy. No i tato przyleciał do domu, mówi, uciekajcie tutaj w ten brzyk, bo koło nas taki brzyk był, potłuczek i taki brzyk, takie drzewa sąsiada były, poli. I on mówi, schowajcie się tam, żeby was nie zabili, bo tu już palą, już niedaleko są. Bo tak po kolei odstąpili i za początkiem palili, takim sznurkiem palili wszystkie domy po kolei, tylko na Górnej Borownicy nie. No i wtedy my w koszulach postawali, mama moja, siostra moja i moja babcia i polecieliśmy w te krzaki naprzeciw domu. Widzieliśmy, jak rozpodpalali nasz dom, wszystko my widzieli. A tato znów i tata brat uciekli do lasu. Tu nie tylko oni, to poszło ich więcej, poszło i do jakoś się lacystami dostawali do Wirczy, żeby dać znać, że Borownica się pali. No bo kto da znać? Ani telefon, niczego nie było. Gdzie się dostali, dali znać tam. No i wtedy my w ten brzeg poszli i się dom palił, się kończył palić, tak siedzieli. My zimno było, deszcz, śnieg tak troszkę rosił, a my w koszulinach, bo to nie było czasu się ubrać. I przyszło wtedy dwóch do nas. Ukraińców przychodzą do nas i zabierają nas. My mówimy, że nie pójdziemy, chodźcie, chodźcie, tam was będzie więcej, nie tylko was. I zaprowadzili nas tam taki przysiłek, to tak nazywali Borównicy, tu z Muliska, tam przysiłek, tam wypchaj. Tak, jakoś takie mieli po nas, takie, no takie
nazwy porobione po prostu. Ja mieszkałam na przykład na Smuliskach, a zabrali nas wtedy w Czarny Potok, do takiego pokotu. I tam już było dużo ludzi w tym potoku. Już tam zaprowadzili, nas tam zaprowadzili. I tam wszystkie domy się popalili, a tam właśnie mieszkał ten Ukrainiec. Ale on się w Borownicy ożenił. Tam się ożenił i tam mieszkał i bardzo dobrze żył i nikt mu nic nie mówił, ani nic. Jak nas tam przeprowadzili, już wszystkich popostawiali. I on i jego żona tak błagali ich, żeby nas puścili, nie będzie, będą strzelać. No strasznie błagali tego, tych Ukraińców, żeby nas puścili. A oni wtedy tak mówią. Kiedy wyście tak, bo on mówi, że tak dobrze żyli, nie było tu różnicy, że to Polak, Ukrainiec, razem wszystko. I wtedy on mówi tak, a teraz mówi, żeby datu, żebyście mu tak z nim dobrze żyli, to teraz zrobimy wam bardzo lekką śmierć. Nie będziemy ważności, tylko lekką śmierć wam zrobimy, bo to oni nie strzelali, tylko żnęli ludzi. I wtedy postawiali i tak od najstarszego do młodszego, tak sznurkiem na całym tym ogrodzie wszystkich stawiali. To tam było dużo ludzi, to ja tu gdzieś nawet miałam trochę. Jak postawili już wszystkich na koniec i wtedy on wyciągnął jakiś karabin, tylko nie wiem jak się nazywa, to jednym, Jezu, jednym nabojem czy coś, jakąś serią miał nas wystrzelać wszystkich wtedy tam. I to dam, zrobię wam lekką śmierć, że nie poczujecie, wszystkich zastrzelimy. A ten wtedy, ten Ukrainiec, żona, tylko że ja już nie pamiętam, czy jedno, czy dziecko było, to ja już tego nie pamiętam. Wtedy oni klękli na ziemię, obydwoje i to dziecku, i oni prosili, tak strzelajcie wszystkich, ale pierwsze mnie, żona i moje dzieci, a potem ich. No klękli, żeby ich strzelali, a oni wtedy jakoś się upamiętali i nie strzelali. Stanęli, a kiedy tak dobrze się z naszym człowiekiem żyli, nie będziemy strzelać. Teraz pójdziecie gdzie chcą, gdzie kto chce, tam was wszędzie przypuszczą i pójdziecie wszędzie, bo domów już nie macie ani nic. Naprzeciw nas był taki Ukrainiec, mieszkał i on nie miał ni żony, tylko i on przychodził do nas i mleko nam przewodził, bo my dzieci były małe, a żebyście mleko mieli. I potem przyszedł i mówi, niech pan dzisiaj wyniesie, pan nie ma nic, pan jest bez niczego, niech pan wyniesie. Szafa taka tam była, co została, jakaś taka kanapa rozkładana. Niech pan wyniesie na ogród, bo dzisiaj będziecie spalone w nocy już. Tak powiedział. I schowajcie się tam, żebyście nie byli koło domu. No i w nocy nas spalili zaraz tam. I sąsiadka taka była. To rzucili ją do ognia. Sąsiadkę zostawili troje dzieci maleńkich. A ją zrzucili do ognia i się zewczem spaliła, to te dziecięta rano, mamusia, mamusia, mamusia. A z mamusi już nic nie było, spalona była. Chłopaki młode to były tak żnięte na pasy. I tam nikogo nie strzelali, tylko wszystkich żnęli, mordowali. Bo taki osąsiad na przykład, żonę tylko miał, takie starsze ludzie były, Milczanowski, takie starsze byli, koło nas zaraz mieszkali. No jak się już spaliło i ona do niego przyszła i mówi, chodź, chodź, uciekniemy sobie do piwnicy, bo się pali, spalą nas. A on tak mówi, a czego ja mam uciekać, czy ja komuś coś winien, czy ja komuś coś powiedział, a miał krowę i wypuścił sobie tę krowę na pole i stanął. A jeszcze sobie dodatku wziął krzyżyk do tej ręki. I stał i przy tej krowie stał, żeby ona nie poszła do tego ogniska. No ale i tak jego rzucili do ognia, spalił się, potem krowa się spaliła. Tylko potem ta żona jego to mówiła, to ja już słyszałam, jak ona do nas mówiła, że się cały spalił, tylko dwa palce z krzyżykiem tak do góry stał. Z niego. Mojego tata, dwie siostry wyszło za Ukraińców do Piątkowy. Dwie siostry poszły, tak jakieś fajne chłopaki byli. Gdzieś mieli tak jakby jakieś dworki, jakaś taka gospodarka, duże dom, takie domy ładne. I wyszły tam za mąż, za Ukraińców wyszli. I potem jednej siostry mąż poszedł na wojnę i zginął. A drugiej siostry mąż zostawił, został. Ona zachorowała i pojechała do Przemyśla, do szpitala.
I ojciec po nią pojechał, też pojechał do szpitala, furmanką przywiózł, bo konia mał, przywiózł do Piątkowej ją, przywiózł w dzień. W lecie było gorąco, strasznie, jasne noce, wszystko było. Przywiózł ją do domu w lecie i zaraz w nocy przyszli po nią. Miała córka 15 lat i chłopca 7 lat. I zabrali córkę i ją, bo to po matce Polaki, a syn po Ukraińcy, Ukraińcy. Ukraińcy. Syna zostawili 7 lat, a córkę 15-letnie i tata, siostrę zabrali. I to tak też było. Zabrali ją na plebanie, na ruską plebanie, bo tam nie było kościoła Piątkowy, tylko cerkiew. I zaprowadził ją i księżyc tak w nocy święcił i ta gospodynia gdzieś podeszła pod okno i oni nie widzieli, ona wszystko zaglądała. No i ten ksiądz powiedział, że ja se dzisiaj udrę na Polce, na Polkach. No i tak, i zabiją jedną i drugą, ale jak? Oderżnął ucho jednej i drugiej, nos jednej i drugiej i tak wszystko. Całe twarz tak masakrował i tak obcinał, nie? A ta gospodyni myślała, że już nie wytrzyma, bo wszystko widziała. Wszystko widziała. A potem na końcu, jak już mieli język, wszystko, jak nie miał co obcinać, to wtedy poderżnął jedną i drugą. I to tak naprzód jedne córkę, potem córkę. To córkę, to matkę, żeby tak ich męczyć, nie? I wtedy już gdzieś tam w jakiś dołek kopnął ta gospodyni, uciekła i na drugi dzień rano poszła do siostry. Przyszła do tej drugiej siostry, no tam miała męża, poszła do drugiej siostry, przychodzi do niej i tak mówi: Zosiu, proszę, zdym ten krzyżyk ze ściany, co tu masz. A ona mówi: no coś ty uszalała, jak krzyżyk mam zdejmować? Zdym krzyżyk, niech ci nic nie tego, zdym. Ta zdjęła, mówi: a teraz klękaj na kolana i przysięgaj mi na ten krzyżyk. Tak do cioci mówi. A mówi: no ja ci teraz coś powiem, a ty na krzyżyk przysięgłeś i nie wolno ci nikomu nic powiedzieć. Za coś przysięgała na krzyżyk. I teraz ci powiem, jak wczoraj siostrę ksiądz zamordował i córkę. I ta wszystko powiedziała i oni z tego wiedzieli, że zamordował. Ksiądz ukraiński mieszkał w Kutowie. W Kutowie mieszkał, tam była cerkiew. No i tam robili, kowali te wszystkie, te Ukraińcy porobili noże, toporki. Zaplanowali na jedną noc wyciąć wszystkich Polaków. Wszystkie Polaki wyciąć. Od małego do najstarszego. Tylko żeby Ukraińcy zostali. No i ksiądz kazał przynieść te noże wszystkie do cerkwi, ułożyć na ołtarz i poświęcił. Te noże mówi, że nadszedł czas, aby wyplewić konkul z pszenicy. My byli jako konkoli, oni byli pszenicą. I była ta. Znaczy, plan mieli, ale tego nie dokonali. Nie dokonali tego, bo później jeszcze jeden napad był, ale jak byli, to mieli w jedną noc Liszczawa, Liszczawka, Malawa, Brzeżawa, Lipa, Borownica, Jawornik, te wszystkie wsi mieli Polaków wyciąć do pnia. Polaków chcieli zniszczyć, chcieli Birczy całkiem upanować i Stacha była jeszcze, znaczy już panną była, poszła popatrzeć, a tam leży dziecko takie małe, które banderowiec strzelił w główki, a kulka mu tu noskiem wyleciała. Przeszczępiło noc i żona mówi, że oni chcieli Polski zniszczyć, polskie dziecko, że to było, to ono nie było niezwinne, ono nie było bezbronne. Czego go? To był żołnierz? Tak Stacha moja mówi, to był żołnierz? A mi Sylwów mówi, nie, to tak nie było. To się nazywała Ewelinka. Tak, Ewelina się nazywała. Rodzice uciekli, bo byli ich pozabijali. A dziecko zostało w wózku, to oni dziecko zabili, niewinne dziecko.
Co to za wyraz? On nie powinien tego robić. To nie był żołnierz. Rodzina Detyniaków w Kutowie. Ojciec, matka i syn. Syn służył przy Junakach, w Jarosławiu chyba. Tam pracował i tam był. Później przyszedł do domu, a już organizacja banderowców była. Jakiś idzie łącznik i zawołał Franciszka, też się nazywał. I z nim rozmawia. Pytał go się, to Ukrainiec czy Polak? A on powie Ukrainiec. To dobrze, porozmawiamy. Dużo tu Polaków jest? On mówi, dużo nie ma, parę numerów jest Polaków. A to był w zasadzie, ten Detyniak był Polak, a nie Ukrainiec. A Ukraińcy widzieli, że on z nim dużo mówił i pytali, co on z nim robi, to jest Polak. On się zdziwił. Dobra, więcej gadki nie ma. Zaraz na drugi wieczór idzie i gwizdzi na palcu, zagwizdał, zawołał go. I on, kto nie poznajesz mnie, chodź tu. Zawołał go po polsku. Ten przyszedł, jak poszedł, tak już nie wrócił. Detyniaczka chudziła, szukała, płakała za nią, gdzie się stało, co się stało, nie ma go i nie. A ona była Krawcowa, to banderowcom szyła kalisony, koszuli, jaki materiał miała maszynę do szycia. Ja syna jej zamordowali. I jak ona płakała, to jeden Ukrainiec mówi tak, panie Detyniaczku, nie płaczcie. Takiej śmierci ja nikomu nie życzę, jak Franek poniósł, ale ona chciała wiedzieć. Nie powiedział, jak już po wysiedleniu. Ktoś tam był na wschodzie i powiedział, żeby Detyniaczce powiedzieć, że taką śmiercią jak zginął, to on wie. To wszystko tam napisał i powiedział, że nanieśli w Ukraińcy te banderowcy drzewa, kunarów bukowych, suchych, zrobili taką pryzmę wielką pod bukiem, wzięli łańcuch jakiś tam, powiesili go za szyję do tego, oczy mu wyjęli, język odcięli i zapalili, spalił się, ani znaków z niego nie było. Taką śmiercią poniósł. I my się dowiedzieli aż o tym Franku, jaką śmiercią poniósł, jak już po wysiedleniu akcja Wisła na wschód. Cośmy wiedzieli. Mordy byli takie w tajemnicy zachowane banderowską. Nie wyjawiali, co robią. Ale w haniebny sposób. Taką panią biedną Garliczką, ona była z Wołynia, Wołyniaczka była. Ja pojechał na ziemię odzyskane w 1949 roku. Już to po tym wszystkim. I ona była na Wołyniu, z Wołynia. I pytała mi się, skąd ja jestem. Ja mówię, że od Przemyśla. A ty Polak czy Ukrainiec? Ja mówię, że Polak. A masz jakieś dokumenty? Ja mówię, mam. Metryki urodzenia miałem. Ksiądz mi dał, jak jechał na zachód. Ja jej to pokazał, ona mi tak ucałowała, mi tego, kazała mi przychodzić na obiady tam do niej. I ona mi wszystko opowiada. Mówi, jak ona straciła męża, dwie córki. Jedna córka była do komunii. Przyszło, ksiądz je wyspowiadał, przy stoliku modliły się do Matki Bożej. A przyszedł bandzior z toporkiem i nad nią stał i słuchał, co ona tam już modli się. I siekierą im
głowę rozczyt, jak trzonka się rozłożyła głowa. Pół tu, pół tu. Jak ona płakała, ta kobieta mówiła, a tylko Józiu został i ja zostałam. Ja tam w nimi byłem przez chyba niecałe dwa lata. W 51 roku, w listopadzie, poszedłem do marynarki wojennej z Zieleni, z tam z zachodu, bo to było na zachodzie. No i ona to rozpaczała i później ona mi jeszcze mówi tak, ty jesteś Polak, mówi, ja ci zaśpiewam taką piosenkę, mówi, którym byś przekazał komuś jeszcze. Jak oni tam jeszcze upracowali po tych mordach, bo tam na jedną noc, mówiła, 100 osób, Polaków wycięli i do jednej mówiły. I ona mi tak mówi, posłuchaj, ja ci to, mówi, napiszę na kartę, a też się mówi, przeczytaj, komuś przekażesz. No ja się to mi się przyjęło jakby. I to była taka piosenka. Już się żegnamy z rodziny, wioski i odjeżdżamy, opatrzną boską, my odjeżdżamy do polskiej ziemi, umierać razem między swoimi. Umierać śmiercią, jak Pan Bóg kazał, kiedy nam kapłan grzechy nam zmazał. Już tam nie będzie Polaków z wami, tymi nóżami żnijcie się sami. I upłakujcie polskie mogiły, coście morderską ręką zrobiły. A Ukraińcy w las uciekali, a ci, co w domu z tego się śmiali. Nie było z domu popiołów kupy, z pomordowanych leżały trupy. W lesie pod drzewem deszcz śniegiem pada, nieszczęsna matka sobą nie włada. Pan Bóg wysoko, a Bóg daleko, że... Polak od wieku cierpiał, od wieku. Tak ona mi jeszcze przekazała to, pani Garlicka. Jak tam mordowali, jak to było. Jak straciła całą rodzinę swoją.